Witam państwa w drugiej części programu Gorące Pytania, w którym to programie zajmujemy się dzisiaj bronią, dostępem do broni, tym, czy dzieci powinny widzieć broń, bawić się w wojnę i czy można dzieci przygotować do faktycznie konfliktowych sytuacji, nie tylko wojennych, ale także. Państwo i gości stan Tomasz Stępień, Firearms United, witam pana ponownie, oraz nowy gość, najbardziej znienawidzony publicysta w kraju. Tak, a to już ten tytuł od ciebie przejąłem? A ja jak tak? Nie, no tak mi się wydawało. To bierz spokojnie i korzystaj. W sensie chyba ze wszystkich stron, tak, Łukasz Warzecha. Dobra, nie będziemy rozwijali się, bo jak ktoś wie, kim jesteś, to nie ma co tutaj opowiadać, jak ktoś nie wie, to właśnie za chwilę pozna. Łukaszu, do ciebie pytanie. Czy można przygotować za pomocą zabaw właśnie, taki kij, patyk, nie wiem, wiatrówka, dziecko do sytuacji, w której znajdzie się w zagrożeniu, bo wszyscy mówią wojna, nie musi być wojna, bo jest zagrożenie, są sytuacje ze Stanów Zjednoczonych, kiedy na przykład 5-letnie dzieciaki bronią domu, zabijając przestępców, tak, to wygląda, na naszych warunkach wygląda koszmarnie źle, ale... Ja bym to odróżnił, to znaczy czym innym jest współczesna wojna, która jest na ogół wyzwaniem technologicznym w coraz większym stopniu, i tutaj są wątpliwości, ja nie mam tutaj wyrobionego zdania, czy obeznanie jak największej liczby obywateli z bronią faktycznie może pomóc, czy też niewiele pomoże, ale ponieważ nie mam wyrobionego zdania co do skutku, więc byłbym za tym, żeby zapoznać, bo nie wiadomo, może pomoże. Mhm. Na pewno nie zaszkodzi, takie mam w każdym razie wrażenie. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację zagrożenia, no to już zdecydowanie tak. Tutaj już można powiedzieć, że trening strzelecki w ogóle uczy pewnych cech, które są ważne, mogą się okazać ważne również w sytuacjach codziennego zagrożenia. Bardzo uczy dokładności, uczy opanowania, uczy skupienia, uczy liczenia się z zagrożeniem i uczy tego, że trzeba zawsze pilnować siebie, dbać o tych, którzy są dookoła, atakować tego, który jest zły ewentualnie, który zagraża. No odpowiedzialności tak, bo w ogóle każdy posiadacz broni musi się nauczyć odpowiedzialności, inaczej straci pozwolenie. To jest bardzo ważna sprawa. Więc nauczenie tych cech od małego, od dziecka, poprzez oswojenie z bronią, dostosowaną oczywiście do wieku, to nie musi być, to może być na początku jakaś wiatrówka, to nie musi być od razu broń palna, to może być mniejszy kaliber potem już, jeżeli chodzi o broń palną, ale to na pewno tych cech właśnie uczy i pomoże się odnaleźć w takiej trudnej sytuacji. Panie Tomaszu, pan się zajmuje prawem strzeleckim. Również, jak to tak wygląda prawnie? To Łukasz powiedział, sytuacja idealna, tak? A jak wygląda sytuacja prawna? Czy my możemy jako rodzice bez problemów, widzieliśmy artykuł, który mówi, że nie powinniśmy, nie wiem, czy nie możemy już, nie powinniśmy uczyć dzieci posługiwania się bronią i w ogóle obrony jakiejkolwiek, bo to bardzo się wpływa na psychikę. Jak to stricte wygląda prawnie? Absolutnie możemy. Bierzemy jako opiekun prawny dziecka dziecko na strzelnicę. Na strzelnicy nie jest wymagane posiadanie jakichkolwiek pozwoleń na broń palną. Wynajmujemy sobie tor strzelecki razem z instruktorem, który jest osobą doświadczoną i sprawuje nad nami opiekę w trakcie strzelania i pilnuje, żeby bezpieczeństwo było zachowane. I rekreacyjnie strzelamy w dowolny sposób z wszystkiego, co jest dostępne na strzelnicy. Jest to absolutnie zgodne z prawem, nie naruszamy tutaj żadnego przepisu. No dobrze, ale jednocześnie ostatnio wprowadzono chyba w Polsce, jeżeli się nie mylę, prawo mówiące o tym, że w polowaniach, gdzie jest używana broń, dzieci nie mogą brać udziału. Nie, nie, to nie chodzi o polowania, na których, znaczy na polowaniu z zasady jest używana broń, ale to nie ma związku akurat z użyciem broni, tylko z, no nie wiem jak to powiedzieć, z takim hopla rządzącej partii dotyczącej myśliwych w ogóle i zwierząt, no dokładnie z preferencjami pana naczelnika. Mówimy o artykule prawa łowieckiego, który rzeczywiście zabrania uczestniczenia w polowaniach osób niepełnoletnich, co skutkuje tym, że nawet jeżeli mówimy o rodzicu myśliwym, to on własnego na przykład 16-letniego syna nie może zabrać na polowanie. To jest sprawa oczywiście skandaliczne, absurdalne. Ale jak uargumentowane to zostało? Przecież to jest absurd. No dokładnie tak, że to źle działa na psychikę dzieci. To nie rodzic ma decydować o tym, czy jego dziecko jest wystarczająco dojrzałe, żeby wziąć udział w polowaniu, albo po to, żeby mu pokazać, czy jej pokazać cały ten styl, ważną otoczkę związaną z myśliwstwem i łowiectwem, historyczną, kulturową, tylko że państwo zdecydowało nie i koniec, bo tam zwierzątka są mordowane. No ale to jest myśliwstwo takie... to jest zawód taki jak każdy inny, tak, państwo potrzebuje myśliwych do swoich celów, żeby właśnie
likwidować, nie wiem, nadwyżki zwierzyny w lasach, generalnie myśliwi sobie płacą za polowanie. No właśnie państwu. Nie tyle zawód, co hobby, natomiast zresztą bardzo dla niektórych kosztowne, bo myśliwi bardzo często własne pieniądze wykładają po to właśnie, żeby wypełnić te zadania, o których teraz powiedziałeś. Natomiast no, myśliwi są przedmiotem hejtu równie intensywnego jak niektóre inne grupy zawodowe akurat w dzisiejszych czasach. Ja mogę się pochwalić, jestem z tego bardzo dumny, że Polski Związek Łowiecki przyznał mi medal Świętego Huberta za obronę właśnie tradycji łowieckiej i trzeba jej bronić, bo ona jest bardzo ważna, no ale takie są czasy i taka jest atmosfera, że niestety idzie to właśnie w tę stronę. Ale jak każda inna tradycja, panie Tomasz, jeżeli na przykład, nie wiem, jestem piekarzem. Tak. No i piekę bułeczki, tak? Mhm. No to chyba jak chcę, żeby moje dziecko przyjęło interes po mnie, to też uczę od małego, jak piec bułeczki, tak? Tak przynajmniej powinno być, no, tak? Jak jestem myśliwym i odstrzeliwuję na przykład dziki i inne zwierzęta, no to z tego żyję i bym chciał, że uważasz to za fajny sposób na życie i zarabianie pieniędzy, chociaż w Polsce chyba traci głównie na tym, to uczę dziecko od małego, bo jak będzie miał 15 lat, to już się może interesować całkiem czymś innym, tak? I no przekazuje jest... fach z dziada na pradziada, pradziada na dziada, ojca i tak dalej. No tak, ale to jest cały czas ta kwadratura koła, z którą to nasze społeczeństwo nie potrafi sobie poradzić, bo z jednej strony jest ciągle na przykład narzekanie, że dzieci spędzają czas przed komputerami, czy z nosem w telefonach komórkowych, w internecie, na Facebooku, a z drugiej strony rugujemy, czy społeczeństwo stara się wyrugować wszelkie aktywności, które te dzieci od tego odrywają. Ja zdecydowanie wolałbym, żeby mój syn był w lesie, w nagonce czy w czymkolwiek innym, że poznawał przyrodę, zwierzęta, to jak wygląda życie po prostu, niż siedział z twarzą w komputerze, tak? Więc to jest, działania są całkowicie nielogiczne i niespójne. No ale system idzie jeszcze dalej, bo mówimy teraz o broni palnej, tak? Czyli o strasznej broni palnej, która powoduje huk, zamieszanie i zgrozę, ale przecież zajęto się ASG, czyli po prostu sportem czystym, bez wybuchów. Mówimy o broni wiatrowej, tak? To dokładnie tak. Airsoft gun. Airsoft gun, czyli repliki prawdziwej broni. Ja kilka takich mam w domu, MP5 na przykład mam w domu, i to jest replika prawdziwej broni, z której się strzela plastikowymi kulkami. Coś, co by się wydawało kompletnie niegroźne. Brałem udział w szkoleniach, w sensie na terenie Warszawy, w różnych budynkach. Uczyliśmy się, jak się bronić w mieście, jak atakować w mieście, jak się wygląda wojna w mieście generalnie. Czysta zabawa, dająca mnóstwo adrenaliny, ale żaden z nas później nie szedł strzelać na ulicę do ludzi. Tak? Tymczasem Unia Europejska, zdaje się, Niemcy... ograniczyli dostęp do tego typu zabaw. To akurat nie Unia Europejska, to jest rodzimy pomysł niemiecki, żeby w ramach wdrażania dyrektywy tej, o której wspominaliśmy, czyli 2017/853, mimo że nie ma absolutnie takiego wymogu w dyrektywie, Niemcy postanowili drakońsko zmniejszyć dozwoloną ilość energii przy broni ASG, co tak naprawdę spowoduje w dużej mierze wyrugowanie tego sportu, bo na przykład w Polsce dopuszczalne są wiatrówki bez pozwolenia, wiatrówka o mocy wylotowej poniżej 17 dżuli, a w Niemczech bez pozwolenia ma być w tej chwili mają być dostępne wiatrówki o mocy poniżej 700 dżula. Jak to coś... Niemcy będą przyjeżdżać do nas się bawić i bardzo dobrze. Tylko w dalszym ciągu będą się bali pokazywać zdjęcia z tych wypraw, żeby nie narazić się na konsekwencje u siebie w kraju. W dalszym ciągu, czyli ma to miejsce już teraz? Tak. Niemcy przyjeżdżają bardzo często do Polski strzelać nie tylko z broni ASG, ale również z broni palnej, z uwagi na przykład tego, że w Niemczech jest szereg obostrzeń, które nie występują jeszcze na całe szczęście w Polsce, na przykład zakaz strzelania w ruchu, zakaz prowadzenia szkoleń przez byłych żołnierzy, zakaz strzelania do tarcz, na których znajduje się sylwetka człowieka. Zresztą to samo jest we Francji. Francuzi również przyjeżdżają do Polski. Są całe grupy, które przyjeżdżają autokarami, żeby robić sobie szkolenia strzeleckie w Polsce, bo nie mogą ich zrobić u siebie. Ale może się boją tego, że w tych szkoleniach biorą udział terroryści. Łukaszu. No, tak, na pewno, jak wiadomo, terrorysta zapisze się na legalne szkolenie na strzelnicy i tam będzie korzystał. Odbędzie półroczny staż. Odbędzie staż. Tak. O pozwolenie. Nie, no, oczywiście mogą się zdarzyć takie przypadki, bo pamiętajmy na przykład ci, którzy rozbili samoloty o World Trade Center. No właśnie ten przykład chciałem podać, że jednak poszedł na szkolenie. Oni wzięli udział w legalnym kursie, ale to jest też trochę inna sytuacja, bo jednak pilotowanie samolotu pasażerskiego jest przy całym moim szacunku do strzelectwa bardziej skomplikowaną sprawą. Natomiast jeżeli taki ktoś będzie chciał się wyszkolić, to się wyszkoli. No przecież gdzie się szkolą terroryści, którzy działają na całym świecie? No gdzieś się szkolą, no przecież nie szkolą się na legalnych strzelnicach. To jest dokładnie to, co w pierwszej części pan Stępień powiedział. Przestępca, terrorysta, bandyta, on zawsze znajdzie dojście do broni i zawsze znajdzie sposób, żeby się wyszkolić w miarę
jeśli chodzi o użycie tej broni. Mhm. I tyle. A człowiek praworządny, no jeżeli mu się tę możliwość zabierze w ramach obowiązującego prawa, to nie będzie miał już żadnej możliwości, bo on nie pójdzie strzelać sobie do lasu na dziko. No w Polsce to jest, w Europie w ogóle to jest niemożliwe. W większości przypadków w Stanach jeszcze można sobie prywatną strzelnicę tak. założyć, prawda, na własnym terenie. W Polsce nie. Mhm. Ale panowie, to wychodzi na to, bo tak, zaczęliśmy od tego, że być może broń palna przeraża, tak? Okej, okay. Parę osób może przerażać, tak? Broń wiatrowa może przerażać, już trochę mniej, ale jeżeli mówimy o tym, że w ogóle ludzie prywatnie nie mogą sobie zacząć się szkolić, nawet na tej na wiatrówkach tak zwanych, czyli na SG, to wygląda na to, że systemowi nie chodzi bestii naszej, że nie chodzi o to, żeby było bezpieczniej na ulicach, tylko chodzi o wyrugowanie umiejętności obrony wśród obywateli. Może tu jest pies pogrzebany. Ja mam taką tezę, która obejmuje nie tylko kwestie strzelectwa, ale to nie jest teoria spiskowa, żeby było jasne, bo ja nie sądzę, że ktoś to zaplanował. Raczej mówię o pewnej dużej, takiej strategicznej tendencji zmian cywilizacyjnej, głównie obejmującej Europę, czyli wyrugowanie jakiegokolwiek ryzyka. Walka z jakąkolwiek asertywnością. I tutaj bardzo dużo elementów jest, począwszy od, nie wiem, autonomicznych samochodów, na tym strzelectwie skończywszy. Moim zdaniem ta, jeżeli to nie zostanie powstrzymane, to w ciągu jednego, dwóch pokoleń będziemy mieli ludzi, którzy nie będą już znali ryzyka w takiej postaci, jak my znamy, czyli będą się przed nim wzdragali automatycznie, nie będą gotowi podjąć żadnego ryzyka, nie będą gotowi niczym zaryzykować. Będą się klasyczni niewolnicy, no, perfekcyjni niewolnicy. To jest, do tego się sprowadza. I zawsze jak myślę o tym, jak mówię o tym, czy piszę o tych skutkach, to przypominam sobie sytuację, to na pewno panowie pamiętacie, czyli Srebrenica. Wojna tak. na Bałkanach i Srebrenica, kiedy błękitne hełmy z Holandii postanowiły nie bronić muzułmanów, którzy tam w Srebrenicy, w tej niby bezpiecznej enklawie się zebrali, pod ich ochroną, a tłumaczenie było takie, że no przecież mogło to ich na coś narazić. No więc tak. nie mogli podjąć żadnej obrony. I to jest taki przykład, który pokazuje, do czego to wszystko może w makroskali zmierzać. Tam w Srebrenicy był już taki przykład tego generała, dowódcy wojsk holenderskich, który na widok żołnierzy frontowych serbskich po prostu się spaskudził, mówiąc wprost, bo to, jak on wyglądał, jak się zachował, był spocony, lało się z niego i tylko widać było w oczach, błagał Boga, żeby już ich wypuścili, tych Holendrów, żeby ci tam zostali ludzie, którzy później zginęli zresztą, tak? Ale to jest armia europejska, panowie, no to... Grzechem pierworodnym, tu jeszcze wracając do tego, co powiedział pan redaktor Warzecha, tego założenia jest właśnie to, że ja absolutnie nie zgadzam się z tą tezą, tak? Ktoś stara się doprowadzić do sytuacji, żeby wyeliminować wszystkie ryzyko, żeby wszystkim żyło się spokojnie i szczęśliwie. Ryzyka, i powie to każda osoba, która się zajmuje, nie da się wyeliminować całkowicie, nigdy. Po prostu nie ma takiej możliwości. Ryzyko możemy w jakimś stopniu ograniczyć, ale nigdy się go nie pozbędziemy. Natomiast, to teraz z kolei jest moja teza, pozwolę sobie na taką. Jasne. Cały rozwój cywilizacji europejskiej, północnoamerykańskiej brał się z tego, że osoby, które potrafiły przetrawić pewne informacje, dokonywały sobie analizy ryzyka i określały jej akceptowalny poziom i decydowały się na przyjęcie ryzyka w odpowiedniej dla nich dawce, i dzięki temu część z nich przegrywała, wyprawa Shackletona, która się nie powiodła na biegu, no bo wszyscy zginęli po drodze, bo źle zostało szacowane ryzyko, ale dzięki temu, że takich śmiałków mieliśmy odpowiednią ilość, jedni szacowali ryzyko lepiej, drudzy gorzej i akceptowali, nastąpił rozwój naszej cywilizacji. Absolutnie się szacowaniu ryzyka w trzeciej części naszego programu, to jest, myślę, clue i sedno tego tematu. Uczyliśmy od dzieci broni, doszliśmy do codziennego życia i o tym pomówimy w trzeciej części programu. Serdecznie państwa zapraszam.